Hej, wielu ludzi, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Breakman 3. I zanim zaczniemy, chciałbym wam opowiedzieć co nieco o fabule Mega Mana 3, ponieważ w pierwszym odcinku byłem zbyt zajęty opowiadaniem o mojej ulubionej postaci z całej serii, Protomenie. Tak więc, widzicie, w Mega Manie 3 Dr. Wily nie jest naszym przeciwnikiem. Dr. Wily, ucząc się na swoich błędach popełnionych w poprzednich częściach, postanowił znowu być dobry, nawrócić się i ponownie zacząć współpracę z Doktorem Lightem. Tak więc razem z Doktorem Lightem właśnie konstruują robota o nazwie Gamma. Robota, którego głównym zadaniem będzie utrzymaniu porządku i pokoju na świecie. Jednak ich najnowsze wynalazki, właśnie ośmiu mistrzów, mistrzowie byli dość wadliwi i nie wiadomo dlaczego zbuntowali się, kradnąc kryształy, które miały zasilać Gamę i rozproszyły się po świecie. I właśnie teraz zadaniem Mega Mana czy Protomena jest odzyskanie tych kryształów. Tak więc odwiedźmy planszę Magnetmana, bossa, który przypomina mi bardzo Metalmana z dwójki i jak pamiętacie pewnie Metalmana bardzo lubię. Plansza Magnetmana była pierwszą, którą odwiedziłem grając w Mega Mana 3 i wtedy pomyślałem, że można w niej wykonywać naprawdę wysokie skoki, tak jakbyśmy byli pod wodą właśnie przez obecność pola magnetycznego. Jednak nie o to chodzi. Jeżeli przytrzymamy na drugim kontrolerze przyciski w prawo i skok, będziemy mogli wykonywać naprawdę wysokie skoki. Jeżeli będziemy przytrzymywali te dwa przyciski, kiedy wpadniemy w przepaść, będziemy również mogli z niej wyskoczyć. Nieźle, nie? Tak samo jak tą planszę. I muszę wam powiedzieć, ten fragment, który przed chwilą widzieliście, właściwie nagram po tej sesji, ponieważ niestety sposób, w jaki nagrywam moje filmiki, nie pozwala mi na uchwycenie takich glitchy. Właściwie próbowałem już raz i nie wyszło to zbyt dobrze. Tak więc uważam, że to jest całkiem ciekawa rzecz i jeżeli sobie gracie, a nie nagrywacie, możecie sobie tego używać zamiast Rashkoila, więc okej. Naprawdę lubię planszę Magnetmana, ma bardzo ciekawą muzyczkę, ciekawy wystrój i ciekawych przeciwników. Na przykład tych przeciwników, na przykład te robociki, których nie widzimy chyba nigdzie indziej, o wdzięcznej nazwie McFly! No, okej, nie ten McFly, ale też są fajne, też są naprawdę fajne. I właściwie nie strzelają w nas, nie robią właściwie nic strasznego, ale po prostu próbują nas przyciągnąć i ewentualnie zrzucić w jakąś przepaść, których tutaj nie brakuje. Od razu przedstawiam wam naszego minibossa, jakim jest Protoman, czy Breakman, jak go znamy teraz. I prawdę mówiąc zastanawiałem się, i jak się okazało niektórzy widzowie również, czy grając Protomanem będziemy musieli walczyć z Megamanem. Otóż nie, grając Protomanem cały czas walczymy z Protomanem. Czy, no fakt, troszeczkę mi się to nie podobało, ponieważ nie sądzę, aby zmiana kolejnego sprite'a w grze była aż tak trudna, kolejnego modelu postaci w grze była aż tak trudna, ale z drugiej strony nie narzekam. No naprawdę, twórca tego haka starał się zmienić jak najmniej. Starał się być wierny oryginałowi. Ten przeciwnik natomiast nazywa się Giant Springhead. No dlaczego Springhead mieliście okazję widzieć przed chwilą? Jest on... stój na drabinie. Jest on wariacją przeciwnika o nazwie Springhead z Mega Mana 2. Pamiętacie te malutkie sunące po ziemi robociki, których nie dało się zniszczyć naszą ręczną armatką, prawda? Tak, to właśnie on. I od razu pokażę wam broń Sparkmana i... Tadam! Broń Sparkmana wystrzeliwuje tą wielką elektryczną iskrę, która unieruchamia przeciwnika. Problem polega na tym, że można wystrzelić tylko dwie naraz, iskra może unieruchomić tylko jednego przeciwnika naraz i iskra nie może zranić tego przeciwnika. I nie możemy również zmienić broni, kiedy animacja wystrzału cały czas znajduje się na ekranie. Możemy przeciwnika tylko przeskakiwać, co w Mega Manie 1 wcale nie jest takie proste. W Mega Manie 3 nie jest wcale takie proste. Dlaczego wspomniałem o Mega Manie 1? Ponieważ broń Sparkmana przypomina trochę broń Icemana, tak, mistrza robotów z Mega Mana 1. Z
tą różnicą, że broń Icemana mogła posłużyć do rozprawiania się z przeciwnikami, do rozprawiania się definitywnego. Widzicie, kiedy broń Icemana zamrażała przeciwnika, on po prostu został unieruchamiany. Był unieruchomiony i mogliśmy sobie zmienić broń najzwyczajniej w świecie na naszą ręczną armatkę i go wykończyć. Niestety, broń Sparkmana pozostawia animację na ekranie. A kiedy pozostaje animacja poprzedniego wystrzału, nie możemy zmienić broni. W Mega Manie 4 błąd ten, tak, bo uważam, że to błąd, został naprawiony, ale nie wcześniej. I również to jest chyba jedyne miejsce, gdzie mamy okazję pobawić się ze znikającymi bloczkami. Pomimo faktu, że niektóre osoby tych segmentów nie lubią, ja za nimi wręcz przepadam, więc to nie do końca mi się podoba, ponieważ te segmenty są również bardzo proste i niezbyt długie. Są utrudnione tylko tym, że musimy tutaj mierzyć się z mocami... z mocą tych elektrycznych elektromagnesów. Elektrycznych elektromagnesów, po prostu elektromagnesów. Próbują one nas, jak to magnes, przyciągnąć w swoją stronę i to zaczyna mieć znaczenie już przy tym segmencie. Widzicie tą przepaść? Tak, magnes próbuje was do niej wciągnąć, w nią wciągnąć. Również chciałbym wam zwrócić uwagę na te baterie zasilające magnesy. Inicjały RW. Widzicie, japońskim imieniem Lighta jest Wright. Tak, doktor Wright, nie Light. I to Seversi zwrócił mi uwagę na ten mały fakt. Japończycy mają trudności z wymówieniem głoski L. Dlatego wymawiają ją jak R. I to jest właściwie taki symbol przyjaźni pomiędzy doktorem Lightem, czy Wrightem w tym przypadku, i doktorem Wilym. Aj, New Shotman. Przeciwnika bardzo nie lubię. Nie lubię go nawet bardziej niż jego odpowiednika z Mega Mana 2. Pamiętacie te armatki wystrzeliwujące we wszystkich kierunkach praktycznie z planszy Flashmana? Tak, to są udoskonalone wersje. Nie dość, że wystrzeliwują non-stop po bokach, to jeszcze starają się w nas celować, o ile Crazy Cannon czy Mad Cannon, już nie do końca pamiętam, w nas nie celowały, po prostu strzelały gdzie popadnie, to New Shotman stara się w nas trafić za wszelką cenę. Okej. Okay. I Power Slide! Power Slide? Jest. I tak oto doszliśmy do mistrza robotów, jakim jest Magnetman. Widzicie Magnetman, kiedy otacza się tym polem, próbuje nas przyciągnąć. Również tutaj musicie wierzyć mi na słowo. Nie można go zranić, kiedy jest tym polem otoczony. To nie jest jednak jedyny atak Magnetmana. Widzieliście już, że próbuje trafić nas tymi swoimi samonaprowadzającymi... Okej, nie są one do końca samonaprowadzające, to są po prostu magnetyczne rakiety. Magnet Missile. Magnetman został stworzony do pracy na złomowiskach, wiecie, gigantyczny magnes i złomowisko, wszystko pasuje. Jednakże jego magnetyczna moc jest tak potężna, że czasami przyciąga do siebie złom nawet niechcący. I to całkiem zabawny wpis ze swoistego megamanowego Pokédexa. Mówi, że Magnetman nie lubi dyskietek, co jest dosyć logiczne. Jeśli próbowaliście kiedyś zbliżyć dyskietkę do magnesu, to wiecie, że traci się wtedy wszystkie zapisane na niej informacje, a to było bardzo głupie z mojej strony, ponieważ Magnetman jest dosyć prostym bossem. Więc właściwie jeżeli nie chcecie zacząć od planszy Topmana, równie dobrze możecie zacząć od planszy Magnetmana. Jak sami widzicie, nasza ręczna armatka zabiera mu aż 2 piksele energii. Jedyny problem polega na tym, że walka może być trochę długa. No niestety. Magnetman bardzo lubi pozostawać poza naszym zasięgiem lub ochraniać się tą tarczą. Magnetman również jest mistrzem robotów bardzo przesądnym, bo zdecydował, nie wiem jak inaczej można by wytłumaczyć fakt, że zdecydował się nosić na czole podkowę. Okej? Niech to licho, myślałem, że to już będzie koniec. To będzie ostatni strzał? Ta walka nie powinna trwać tak długo. A w końcu... I pokonując naszego przesądnego przyjaciela, otrzymujemy bardzo przydatną broń o nazwie Magnet Missile. Nazywa się tak samo jak broń, której używał Magnetman i działa dokładnie tak samo jak broń, której używał Magnetman.
jest naprawdę bardzo przydatna. Przyda nam się nawet w następnej planszy, do której idziemy. Tak, w tym odcinku postaram się zmieścić dwie plansze. I muszę się śpieszyć, jeżeli ma mi się to udać, więc przejdźmy od razu do Hardmana. Nie wiem, jest 9 minut na razie. A, kurczę, i mam jeszcze ten fragment do wsadzenia z glitchem. Kurczę, ten przeciwnik nazywa się... Wow! Pamiętacie te wstrętne ptaki z Mega Mana 2? Tak, ta pszczoła jest jeszcze gorsza, działa mniej więcej tak samo, tylko że te pszczółki malutkie starają się nas... Aj! Starają się nas dopaść! Ta pszczoła nazywa się... Nazywa się Heivsubi. A te malutkie pszczołki nazywają się Chibi. Chibi po japońsku oznacza malutki. Tylko że to jest pisane przez B-E-E, tak samo jak pszczoła po angielsku, a nie przez B-I, tak jak to pisze się Chibi. Ten przeciwnik, jak moglibyście pomyśleć, że jest to po prostu pułapka na niedźwiedzie, ale nie, jest to przeciwnik Vanan, wzorowany na Mrówkolwie. Okej. I tutaj musimy właściwie wykorzystać naszego Rushcoila, jeżeli chcemy dostać się na górę. Wystarczy zrobić to i wystarczy nie robić tego. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Musimy poczekać na odpowiedni moment. Cyk, cyk, zmienić na... O, jest, super. To jest właściwie... Twórcy bardzo lubią umieszczać Hammer Joe w takich miejscach, gdzie trzeba się prześlizgnąć pod jego młotem, aby uniknąć trafienia. I muszę przyznać, nie przepadam za planszą Hardmana, nie przepadam za samym bossem, ale muzyczka jest świetna. A przeciwnicy są wkurzające, tak samo jak... Znaczy, za przykład może posłużyć nam ten przeciwnik o nazwie Returning Monkey. Returning Monkey. Nie mogłem się powstrzymać. I jest to kolejny przeciwnik wzorowany na innym z Mega Mana 2. Może pamiętacie tą małpę z planszy Woodmana, która uprzykrzała nam życie na bambusowych tyczkach? Tak. Tamten przeciwnik nazywał się po prostu Robot Monkey. Ten nazywa się Returning Monkey. Jeżeli nie wiecie dlaczego, to spójrzcie. Kiedy po nim przejdziemy, robi to. Czyli po prostu jest bardzo wkurzający. Wow. I można na niego używać... Właściwie ma parę słabości, ale ja osobiście lubię używać przeciwko niemu Magnet Missile. Jest to, czy ja wiem, nie musimy się zbytnio wysilać, aby trafić Returning Monkey tą bronią i wystarczą tylko 4 strzały. Pomimo tego, że Magnet Missile dosyć szybko zużywa swoją amunicję, to jak już mówiłem, może być naprawdę przydatna, jeśli tylko wiemy, jak należy jej użyć. I może się nawet zmieszcza, jest na razie 13 minut. O kurczę! Rolling Jenkins! Dawaj! O kurczę! Szlak! Okej, jakoś wyszło. I kolejne starcie z Protomenem. Tym razem starcie będzie o tyle trudniejsze, że mamy nierówny teren i łatwiej możemy dać się Protomenowi trafić. Czy Breakmanowi, mniejsza z tym, zawsze nazywam go Protomenem. To nie jest dla mnie Blues, to nie jest dla mnie Breakman, to jest Protomen. Uj, poszło całkiem nieźle. Oczywiście mógłbym nam się silić na unikanie jego ataków, ale myślę, że przez to straciłbym tylko więcej życia. Ten przeciwnik, który stara się naśladować Bigaya z jedynki, na szczęście nie jest aż tak potężny jak on, nazywa się Bouncer. I może być zostać trafiony tylko kiedy jego zaślepka jest otwarta. Okej. W końcu walka przeciwko Hardmanowi. Jak już mówiłem, to jest boss, za którym osobiście nie przepadam, nie lubię unikać jego ataków, więc nawet nie próbuję. Na szczęście Hardman ma... nie wiem... ma kiepskie AI, więc wystarczy po prostu stać w miejscu i non-stop w niego strzelać, a wygramy. Jeżeli tylko przyszliśmy tutaj z jakąś sensowną ilością życia. Ma oczywiście on swoją słabość, ale jak zresztą sami dobrze widzicie, możemy go pokonać bez problemu przy użyciu naszej ręcznej armatki i pokonać go naprawdę szybko. Po pokonaniu Hardmana otrzymujemy broń o nazwie Hard Knuckle. I jest to broń dosyć bezużyteczna, oczywiście przydaje się na kilku bossów, którzy są przeciwko niej słabi, ale ogólnie nie polecam stosowania jej podczas samej gry. Można trochę ją kontrolować, ale o tej broni powiem
później, dopiero w następnym odcinku z serii zagrajmy Breakman 3. Kurczę, ale się nagadałem, dobra, koniec, bo nie starczy mi czasu. Trzymajcie się ciepło, cześć!